książki Kati Michałdowej, Dziad Ludowy w kulturze Słowian. To ona będzie dotyczyła świętego Jerzego. I w ogóle takie motywy hagiograficzne są bardzo popularne w pieśniach dziadowskich i czy w południowej, czy wschodniej, czy w zachodniej słowiańszczyźnie, to podobne motywy się powtarzają i o tym pisze Katia w swojej książce. A to jest pieśń, którą śpiewała starczycha, czyli właśnie taka... Taki dziad płci żeńskiej, nie wiem powiedzieć baba czy jak. Dziaduwa, trudno powiedzieć. Dziaduwa. Dziaduwa, no taka. I ona normalnie miała takie skoczniejsze kawałki i je grała z akordeonem. A to śpiewała zawsze a cappella. Ja pomyślałem, że to by bardzo pasowało z lirą. I oni tam mieli jakieś takie swoje liry na Polesiu, ale nie dotarłem do takiej. A za to spróbuję to zagrać na gadułce. A ta kobieta, jak to jest z wiedźmą? Bo ja słyszałem, że wiedźma to jest mądra kobieta. Tak. Tak właśnie. Właśnie tak znaczy, czy tak się uważa? Czy ona mogła być wiedźmą? Tak. Właściwie tak. Mogła, chociaż to nie wiadomo, nie? Bo to wiedźma musiała się po pierwsze znać na ziołach. A nie tylko na śpiewanie. Jak ktoś był ślepy, to trudno mu się było znać na ziołach. Bo oni często byli śpiewcy właśnie, ślepi ci śpiewacy, bo jak ktoś był ślepy, to nie mógł robić nic innego, tylko śpiewać, tak? Nie tak ta zielarka, tylko wiedźma, też rozgraniczy. A czym się różni? No, wiedźma jednak miała tą czujność i dużo wiedziała i przekazywała. Aha, no dobra, no pewnie też. Natomiast... Wywiady i kontrwywiady to sobie. Czym się zajmowała Łęko Miła? Jeśli w ogóle, ja nie wiem, jest takie albo imię, albo funkcja kobiety. Łęko Miła. Nie wiem. Nie umiem tego nastroić, może później. A no może akapela, no. La bula to muda kolki sotlet, la byli ludyne wernyje, la byli ludyne wernyje. Da ne verovalja v gospoda, aj verovali v lutogo zmeja, aj verovali v lutogo zmeja. Ojte z broku po obroku, što i nedjela to ludina, što i minuta to i detina. Prišla i pora vže do cara, v caru dočka jedinica, a smej na neju ne divica, a smej na neju ne divica. Hoć sam stupaj, niet doć odtaj, ja sam pojdu, carstwo zbudu, lecz kojo tam druga budu, doć kojo tam druga budu. A idę doczko w kraj sinioch
Попроси дочко истинного и Бога. Попроси дочко истинного и Бога. Откуда взялся святый Юрий Григорий? На белом коню с копьем едет. Jego oczy iskry sypiucia. Z rota połomie bije Nelec Juryju, boj zjem ciebie i zjem ciebie i konia twojego. Nie jesz mene, jesz konia mogo. Хватит себе и копья мого. Хватит себе и копья мого. А царица отвечает, не лезь, юнош. Не лезь, юнош, хватит мене. Не лезь, юнош, хватит мене. Вдарив Юрий змея серед люба, да забив в край синього й мора, да забив в край синього мора. Юрий пана проважає, а пан со страху й умирає. А пан со страху й умирає. Бери, пане, шнур шовковий, дай закрути змею роги, дай закрути змею роги. Дай поведом по городу, щоб всі люди дивилися. Дай Господу молилися. Дай Господу молилися. Щоб всі люди читали, писали. Святого Юрія святкували, святого Юрія святкували. Алілуя, 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 славимо тебя, святого Юрія Григорія. Славимо тебя, святого Юрія Григорія.